że jest dobre, że może, że potrafi. Myślę, że to bardzo ważna myśl Janusza Kozłaka. Celem naszego projektu w poszukiwaniu wzorców, który realizowaliśmy od maja tego roku właśnie do dzisiaj jakby, jest włączenie się w obchody roku Janusza Kozłaka, popularyzowanie jego myśli odnośnie wychowania i edukacji opartych na ponadczasowych wartościach, wzajemnym szacunku i tolerancji. Chcieliśmy również lokalną społeczność uczniów szkół zapoznać z jego życiem i twórczością. Dzięki realizacji tego projektu przypomnieliśmy, myślę, i utrwaliliśmy wartości wychowawcze starego doktora. Zależało nam na tym, żeby poprzez przypomnienie jego sylwetki nabrać szacunku do tego wielkiego wychowawcy oraz kształtować szacunek do innych ludzi. Celem projektu było również zapoznanie z Korczakowskimi prawami dziecka. Integrowanie lokalnej społeczności podczas zadań i zabaw, które w ramach tego projektu w bibliotece były organizowane. Projekt jest współfinansowany z programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Miasto Biłgoraj, Gminę Biłgoraj i Gminę Zwierzyniec. Przyjechałem z Lublina, z Bramy Grodzkiej. Ale zanim zacznę Wam opowiadać o tej bramie, to posłuchajcie pewnej historii. Dawno, dawno temu mieszkał w Lublinie pewien stary, mądry rabin. Nie lubił opuszczać swojego miasta. Kiedy już jednak wybierał się w jakąś podróż, zawsze zabierał ze sobą wielką walizkę, w której mieścił, jak sam mówił, swój cały świat. Pewnego razu stary rabin wybrał się w naprawdę daleką podróż. Wyjeżdżał z kraju. Gdy przekraczał granicę, celnik zwrócił uwagę na jego bagaż. Co pan tam wiezie? Zapytał. Mój cały świat? Odpowiedział rabin. Cały świat, mówisz pan. To proszę w takim razie otworzyć tę walizkę. Co było w środku? Nie uwierzycie. Pośród szeregu starych, mądrych, grubych, hebrajskich ksiąg znajdowało się kilka naprawdę dziwnych rzeczy. A to kamyk polny z cudownym odcieniem. A to woreczek z grudką czarnej ziemi. To znów zasuszone kwiaty, liście i mech. Co to jest? Zapytał zdumiony celnik. Jak to co? To jest właśnie mój cały świat. Ponieważ nie mogłem spakować całego Lublina, wziąłem go ze sobą trochę. A przecież trochę bardzo często znaczy wszystko. Musicie wiedzieć, że trochę często znaczy wszystko. To teraz już rozumiecie, że jadąc tutaj do was, z dalekiego, dalekiego Lublina, nie mogłem zabrać ze sobą całej Bramy Grodzkiej. Nie ma takiej walizki na świecie. No to wziąłem trochę bramy. A to jej trochę to kilka opowieści, które chciałem wam opowiedzieć. Opowieści w bardzo różny sposób związanych z bramą. Niektóre z nich dostawaliśmy w prezencie od ludzi. Inne znajdowaliśmy w starych dokumentach. I jeszcze inne wyczytywaliśmy w książkach. A teraz mam do was prośbę. Zamknijcie na chwilę oczy i wyobraźcie sobie tę starą bramę.
przez setki lat po jednej jej stronie mieszkali chrześcijanie, a po drugiej Żydzi. Tamten żydowski świat zginął w czasie wojny. Zginęli ludzie, domy, synagogi. Z mapy Lublina zniknęły całe ulice. Ci, co przeżyli, rozpierzchli się po świecie. Zostały jakieś fotografie, wspomnienia starych ludzi, trochę przedmiotów i puste place. No i została ta brama. Brama, która jest strażnikiem do nieistniejącego miasta żydowskiego. Brama, w której śpią tysiące zebranych przez nas historii. Czasami budzimy którąś z nich i opowiadamy. A wtedy zaczyna ona żyć na nowo. Rozkwita jak kwiat. Ja ba baj baj. Ja ba baj baj. Ja ba baj. Ba 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 baj. Ja ba baj baj. Baj baj. Ja ba baj. Ja ba baj. Ja ba baj baj. Nieopodal bramy grodzkiej, przy ulicy Szerokiej 28, mieszkał rabin Jakub Itzhak Horowitz. Był cadykiem i nauczał hasydów. Mówiono o nim widzący z Lublina, jasno widzący lub po prostu Lublin. Opowiadano, że do okien jego pokoju przylatywały dusze zmarłych i wręczały mu swoje kwitele. Błagały, ażeby chociaż teraz, po śmierci, udzielił im błogosławieństwa i uzdrowił je. Gaj, gaj, ja da da daj, 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 ja ba baj, baj, baj. Ja ba ba baj, ja ba baj, ja ba baj baj. Dar jasnowidzenia miał już jako dziecko. Mawiał, że gdy się urodził, ujrzał cały świat bardzo wyraźnie od początku do końca. Nie chciał jednak patrzeć na wszystko zło tego świata. Prosił więc Pana Boga, ażeby odebrał mu ten dar. Jego modlitwy zostały wysłuchane, ale nie do końca. Nadal widział wszystko, co działo się wokół, ale tylko do 400 mil od niego. A widział tak wyraźnie, jakby to było odległe zaledwie o 4 łokcie. Słyszycie? 400 mil, a tu 4 łokcie. Kiedy więc syn porzucał ojca, albo żona szukała swego męża, wystarczyło zwrócić się do świątobliwego jasnowidza z Lublina. Zatapiał wtedy wzrok w świętej księdze Zohar i mówił wszystko, co widział, do najdrobniejszych szczegółów. Przecież Zohar znaczy blask, taka światłość, taki blask. Całe jego życie wypełnione było walką z siłami zła. Próbował złamać moc szatana i przyspieszyć nadejście Mesjasza. Prowadził w tym celu magiczne przygotowanie. Niestety nie udało mu się. Przegrał bitwę ze złem, a sam w tych zmaganiach stracił życie. Zachowały się dziesiątki opowieści o cudownych czynach widzącego. Jego postać już za życia była legendą. Opowiadano, że mądrość ksiąg otwierała się przed nim, a w szeleście kart słychać było niekiedy szum skrzydeł aniołów fruwających nad jego głową, albowiem niebo szczególnie sobie podobało. Opowiadano, że podczas piątkowej uczty zawsze wpadał w ekstazę, a potem zaczynał śpiewać hymn Laela Sher Shabbat.
Zdarzyło się, iż podczas takiej uczty wpadł w głębokie, bardzo głębokie zachwycenie. Mijały godziny, jedna za drugą, a on nieruchomo tkwił przy stole, zamyślony, nieobecny, jakby z tego świata był wyjęty. Mijały godziny, jedna za drugą, a nikt z kasyckiej braci nie ośmielił się oderwać mistrza od przedwiecznych światów. Daj, da, 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 da. Gdy wreszcie długo, długo po północy ocknął się, zanucił Laela Szerszabat na nową, nieznaną nikomu melodię. Uczniom wyjawił, że usłyszał ją w niebie. Dla hasydów była to prawdziwa rozkosz. Szybko nauczyli się nowej melodii i od tej pory śpiewali ją razem z nim, a robili to tak. Daj, da, 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 daj, daj, da, 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 daj, daj, da, 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 daj. Dziękuję, szanowni państwo, drogie dzieci, panie kierownik. Chciałem podziękować po raz kolejny za zaproszenie na podsumowanie kolejnego projektu. Ten akurat brzmi w poszukiwaniu wzorców, jest to Rok Korczaka. Bardzo dużo się dzieje tutaj u nas, w naszej bibliotece, dzięki temu działaniu, jakie tutaj pani z pracownikami cały czas tutaj proponuje. Dużo różnych konkursów, dużo ciekawych rzeczy. Biblioteka pisze książki, pisze kolejne książki. Też była pani autorem weekendu filmowego, który, i tego filmu, który został wyświetlony promocyjnego pod tytułem Lilia. Także tutaj to wszystko się rodziło w bibliotece. Może to jest takie magiczne miejsce i też dużo tak się dzieje. I też zawsze tutaj lubię przychodzić i nie wyobrażam sobie, jeżeli mam czas i mam chwilę wolną, żeby nie korzystać z takich zaproszeń. Chciałem powiedzieć, że wczoraj byłem w urzędzie w Telewizji Polskiej. Gmina Józefów została wyróżniona jedną, takim wyróżnieniem, nominacją do Pereł Lubelszczyzny. Byliśmy wśród 6 gmin, które zostały nominowane do tego wyróżnienia. Tutaj reprezentowaliśmy gminę w Lublinie, na Deptaku. Opowiadaliśmy o tym, co się dzieje tutaj. Oprócz tej infrastruktury, która jest budowana, dla nas najważniejsze jest to, co tutaj się dzieje. Nie wszyscy może o tym wiedzą, ale dzięki mediom, które są tutaj, ta świadomość i ta informacja, myślę, że pójdzie troszeczkę dalej. Bo te perły Lubelszczyzny są bardzo ciekawe. Jest to duże wyróżnienie dla gmin, dla przedsiębiorców, którzy budują, którzy pozyskują środki, ale też budują tę naszą piękną Polskę. Ale jest to też wyróżnienie dla tego, co tutaj się dzieje. Bo jeżeli ktoś tutaj przyjedzie, tak jak tutaj pan Witold Dąbrowski z Teatru NN, on tutaj zostaje, on przyjeżdża, on tutaj wraca. I dzięki temu wzbogacamy się o wiedzę taką w przypadku takich projektów. Nie to, co tylko daje szkoła, bo wiadomo, czas jest ograniczony, ale tutaj możemy się dowiedzieć o twórczości danych pisarzy, autorów, o ich historii życia i poznawać głębiej ich literaturę. To właśnie w ramach swojego zadań, celów proponuje biblioteka, ale nie tylko. Są biblioteki, które nie działają, ale myślę, nasza jest wyjątkowa i tutaj się tyle dzieje. Też się dzieje dużo w Biłgoraju. Wiem, że tutaj pani koleżanka też z Biblioteki Miejskiej w Biłgoraju też współpracujecie i też wyrażała się bardzo pochlebnie o tym. Wiem, że też jest biblioteka w Tarnogrodzie. W ogóle w powiecie biłgorajskim biblioteki są bardzo wyróżniane i o tym wiemy dzięki mediom, dzięki temu, co uda nam się tutaj usłyszeć. Także naprawdę warto tutaj przychodzić. Jest troszeczkę mało miejsca. Dużo się dzieje w osobie Missingera. Tam wszystko się łączy. Missingera pozwalają nam, żeby poznać tą literaturę, zobaczyć, stworzyć taki mały teatr, bo nie zawsze możemy wyjechać do teatru, nie zawsze możemy z tego skorzystać, ale spotkanie z autorami książek różnych. Była pani Barbara Kosmowska, też nam dużo opowiadała o tym, jak się pisze książki. Są różni podróżnicy, którzy przyjeżdżają. To się dzieje tutaj u nas w bibliotece i z tego jesteśmy dumni. Chyba każdy mieszkaniec może coś znaleźć dla siebie, a w ciągu całego roku jest tyle różnych spotkań, że naprawdę nie tyle książki dają tego bogactwa, co te spotkania. Myślę, że to jest bardzo ważne dla nas i też ja z tego też staram się korzystać.
I teraz może przejdziemy. Także dziękuję Pani. Dziękuję za te miłe słowa. Dziękuję. Tak, bardzo. Dla Pani kierownik, dla wszystkich pracowników, bo tu jest praca przez cały rok. Tu się myśli o następnym roku też, bo niedawno spotkanie tydzień temu, jak zorganizować Dni Singera w roku następnym, co zaproponować, czy co jeszcze można było tutaj od nas, od siebie dać, aby to wszystko było przyjęte ze zrozumieniem, no i z radością, bo jak wiemy, że gmina robi się coraz bardziej turystyczna, musimy tę ofertę turystyczną stworzyć, ale też to się wpisuje, ta biblioteka i jej praca tutaj w te zadania, gdyż jeżeli na ostatnim plenerze malarskim doktora Wojciecha Mazileckiego syn tutaj chyba przeczytał wszystkie książki, które go interesowały. Także po 2-3 książki zostały czytane przez syna, który ma 13 lat. Zafascynowany był tym, że mógł spędzać tutaj piękny czas, mieszkając w hotelu nad synagogą, i przychodził tutaj i spędzał sobie 2 tygodnie przy czytaniu książek. Także oferta jest bogata i myślę, przyjeżdża już chyba 4 razy. Także to jest też ważne.